aborcjonistki, feministki, jakkolwiek margines ten byśmy nazwali. Z pewnością żaden uczciwy człowiek nie może ich nazwać reprezentantkami kobiet. Tak samo jak ja na przykład nie życzę sobie, aby którykolwiek z mężczyzn skupiony wokół tego czy innego ruchu wypowiadał się w moim imieniu. Nie znajdziecie w nich ani grama szczęścia i miłości. Najczęściej przegrały własne życie albo za sprawą swoich decyzji, albo przez splot niesprzyjających im okoliczności. Czasem się tak zdarza, że ludzie dokonują niewłaściwych wyborów. Jedni starają się wówczas coś na nowo zbudować, albo po prostu zmienić, inni naprawić, a ci najsłabsi obwiniają o to cały świat. Z własnych słabości i niepowodzeń takie kobiety szyją dziś swój sztandar, który powiewa nad ich głowami. Haftują na nim hasła mające zagrzewać do walki, ale w rzeczywistości są one emanacją ich nieudolności. Szczycą się tym, że nie dały rady, gdy w tym samym czasie normalny człowiek porażkę przeżywa jednak w jakiś inny sposób, związany z bólem czy nawet wstydem, w milczeniu bym powiedział. Nie idziesz przecież świętować oblanej matury, prawda? Gdy zdarzy im się zdrada, nie rozpaczają, nie szukają możliwości naprawy, ale mówią, że to jest ich niezbywalne prawo. Takie prawo, dzięki któremu są prawdziwie wyzwolone. Pomaga im w tym oczywiście Gazeta Wyborcza i inne parówki, publikując każdego tygodnia kolejne artykuły, jak to kobieta wyzwolona może się realizować, zdradzając męża z kolegą w pracy. Uważają, że wszystko im się należy. Przepojone żółcią, bo nie mogą się pogodzić z tym, jak wiele innych kobiet dookoła cechuje mniejsze lub większe szczęście. Są to patologiczne przypadki, ale inteligentnie prowadzone. Tak jak już jest to bardzo często z marginesem. Na ulicy mijasz przecież 99,9% ludzi zwykłych, zachowujących się normalnie, osób zajętych swoimi sprawami. W swoim zachowaniu niczym się nie wyróżniają, więc nie zwracasz na nich uwagi. Ale zdarza się czasem, że wśród tego tłumu znajduje się 1 na 1000. Na 5000, 10000 może taki człowiek, który jest pijany, krzyczy albo wrzeszczy. Jego nienormalne zachowanie determinuje wówczas postawy pozostałych, ale przecież nie sprawia, że ten jeden człowiek świadczy o większości, o wszystkich, którzy są zgromadzeni w promieniu 15 kilometrów. Ustalmy jednak na samym początku. Tak jak ludzi dobrej woli jest więcej, tak więcej jest też ludzi normalnych, którzy nie tylko rozumieją, nie tylko zgadzają się, ale chcą żyć według odwiecznych zasad zgodnych z naturą. Zawsze będzie więcej kobiet czujących potrzebę macierzyństwa, niż tych, którzy ze swojej psychiki to macierzyństwo wypierają. Nawet jeżeli ze względów społecznych, materialnych czy jakichkolwiek innych, te same kobiety po prostu dzieci nie mają. Zawsze więcej będzie kobiet, które chcą kochać i być kochane, niż sfrustrowanych kolejnymi niepowodzeniami bab. Zawsze będzie więcej kobiet, które chcą być szanowane i otaczane troską, niż zdegenerowanych, aczkolwiek przykrych przypadków psychicznych samookaleczeń. Zawsze będzie więcej kobiet, które odnajdą szczęście rodzinne, niż tych poniżanych i niedocenianych. Zawsze będzie więcej otrzymujących kwiaty niż bitych. Zawsze będzie więcej dobra niż zła. Bo zło boli, a dobro daje satysfakcję. Dlatego większość ludzi więcej daje niż zabiera. Dlatego większość ludzi wspiera działalności charytatywne, niż okrada puszki, do których zbierane są pieniądze. A one są głośne i spójne w wyrażanych poglądach z tymi, którzy działania finansowo wspierają, ale natury ludzkiej zmienić nie są w stanie za żadne pieniądze. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o polityce i sprawach społecznych. Dziś o tym, dlaczego sfrustrowana i marginalna grupa kobiet nigdy nie będzie stanowiła większości. Miło, że jesteście. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Za moimi plecami własnoręcznie odrestaurowana 100-letnia cegła w nowo powstającym studiu naszego Czuwaja. Nie jest ono jeszcze w pełni gotowe, ale myślę, że postęp prac można ocenić na 70% i Bóg da,
a z końcem kwietnia zaprezentuje je w całej swojej okazałości. Co prawda YouTube wprowadza pierwsze ograniczenia, bowiem liczba subskrypcji, która wzrastała każdego miesiąca o około 10 tysięcy, tym razem została skutecznie zahamowana o jakieś 65%, no ale żalu nie mam. Wiem, z kim gram. Ale wam wszystkim polecam i proszę, abyście, jeżeli ktokolwiek z was jeszcze tego nie zrobił, subskrybowali kanał Marek Miśko Czuwaj, klikali łapki w górę, dodawali komentarze, koniecznie składające się z więcej niż 5 słów i klikali dzwoneczki. Wówczas powinniście otrzymywać powiadomienia o zbliżającym się programie. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jak dobrze wiecie, bez was wszystko to by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Jeżeli natomiast ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów, no i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu, pierwszego komentarza. Znajdziecie tam wszystkie informacje potrzebne do wsparcia. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Dlaczego jestem za życiem? Dlaczego staję w obronie życia? Życia nienarodzonych jeszcze dzieci? Bo jestem katolikiem? Lub, jak powiadają niektórzy, ale ci, co myślą, że mnie tym obrażą, katofaszystą? Może część z was będzie zaskoczona, ale nie dlatego. Moje wyznanie i wiara spośród tych wszystkich motywacji zajmują w tej sprawie jedno z ostatnich miejsc. Jestem za życiem nienarodzonych dzieci i staję w ich obronie, na ile sił mi wystarcza i umiejętności, ponieważ jestem mężczyzną. Mężczyzna natomiast nie tylko powinien, ale musi. Musi stawać w obronie najsłabszych. I tego uczę synów, i jak dożyję, to taką samą drogę będę wskazywał wnukom. I wam też polecam. Mężczyzna ma za zadanie zawsze stawać po stronie słabszych, ale nie dlatego, że ktoś ukształtował tak świat. Ale właśnie po to, aby na tym świecie było po co być. A dlaczego głównie mężczyzna ma takie naturalne zadanie? Ponieważ Bóg, lub jak powiedzieliby to inni, natura, w przeciwieństwie do kobiet wyposażyła mężczyzn w odpowiednie ku temu warunki. Nie zgadzam się więc na zabijanie dzieci, bo moim obowiązkiem jako mężczyzny jest stawać w obronie słabszych i bezbronnych. Dlatego właśnie mężczyzna nie będący żołnierzem w tej ostatniej fazie wojny idzie na front. Ale nie dlatego, bo polityk mu każe, bo ojczyzna wzywa. Nie. Idzie dlatego, żeby odsunąć zagrożenie od swojej rodziny, od żony i dzieci. Bo żona i dzieci w zestawieniu ze skalą zła, którym jest wojna, są bezbronni. Udające wyzwolone kobiety, feministki, powiedzą, że bezbronne nie są. Oczywiście wbrew faktom, bo niby kogo obowiązywał, obowiązuje i będzie obowiązywał powszechny pobór do armii. One będą się biły? Przyjdzie czas, że wzywać będą na pomoc znienawidzonych przez siebie mężczyzn, gdy nie daj Bóg, którejś jesieni nocą do miasta wejdzie kompania obcych żołnierzy. Powodów, dla których sprzeciwiam się nazistowskim praktykom eugenicznym i zabijaniu niewinnych, jest oczywiście znacznie więcej, ale dziś chciałem podać ten pierwszy. Zachęcam was wszystkich do obejrzenia poprzedniego programu, w którym wyjaśniam to wszystko obszerniej i podaję więcej argumentów. Program ten dołączę na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast podczas tego naszego wspólnego, powiedziałbym, posiedzenia, wspólnie zastanowimy się nad upadkiem kobiecości. Ale dla równego rachunku jutro będziemy mówili o upadku mężczyzn. Chyba że głos mi nie pozwoli, bo zdzieranie tej cegły sprawiło, że dostałem całkiem niezłej chrypy. Oczywiście opowiadanie się za prawdą, rozumem i logiką w tej sprawie ogółem nie dotyczy roli mężczyzn jako obrońcy, ale także roli każdego z nas w obronie życia. Żeby to zrozumieć, warto posłuchać mądrzejszych. Ta pani, zapytana o zdanie w sądzie ulicznej, wyraża wszystko, o czym za chwilę będziemy mówić. Posłuchajcie. Czyli pani nie jest za aborcją i lepiej oddać do okna? Nie, broń Boże, nie za aborcją. To jest ciężki grzech i to jest już dziecko. Takie same jak pani, ja i każdy. Nie wolno zabijać. Nie wolno. Każdy chce żyć. Rozumiem. I później wie pani co, że takie, jest takie przykłady, że chcą abortować dziecko. A później to się nie uda jakoś, a później to dziecko jest najlepsze. Rodziców dochowuje to dziecko i ono jest kimś wielkim później.
Pójdź, te rodzice ogromnie żałują tego swego, że oni chcieli to zrobić. No, tak to jest. Rozumiem. A to dlaczego kobiety generalnie tak bardzo walczą o to? Wie pani. Jakby postawiła się pani z ich strony, dlaczego one tak chcą tej aborcji? Proszę pani, aborcji, no bo chcą sobie wygodnie żyć, kochana. Kiedyś było dzieci dużo, rodzili, wie pani, kiedyś pani młoda. I wychowali i dobre rodziny, a dzisiaj to wygoda, chcą wygodnie żyć. Nie nauczone, wie pani, żeby to trochę dać siebie. A to nie ma na tym świecie, wie pani, takiego, trzeba trochę, różnie się żyje. Różnie się żyje, więc trzeba trochę dać z siebie. Niech panią Bóg błogosławi za te mądre słowa, bo w tym leży właśnie największy problem. Że życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie stać, lecz aby żyć, z siebie samego trzeba dać. Istnieje w każdym społeczeństwie grupa ludzi słabych, ale jednocześnie na tyle dumnych, że ze słabości robią oni swój sztandar. Bo wstyd im powiedzieć, że nie domagają. W przypadku środowiska proaborcyjnego, zwolenników śmierci i zabijania, chodzi głównie o niedomaganie intelektualne. I chyba to nie jest zaskoczenie dla nikogo z państwa. W ten sposób tworzą się grupy ludzi pozbawione jakichkolwiek wartości. Dobre czasy tworzą bowiem słabych ludzi. Szczęście w nieszczęściu, że dobre czasy właśnie minęły. Nadchodzą czasy złe, które za dwa pokolenia wykształcą ludzi silnych, którzy znów zaczną na nowo i będą już wiedzieli, że prawa są rzeczą wtórną do obowiązków. Obrona życia jest obowiązkiem każdego z nas, niezależnie od płci. Zastanówmy się nad tym, jakie konsekwencje niesie za sobą abdykacja z tej roli. Spójrzmy na historię, która pokazuje, jak łatwo jest przekroczyć granicę, za którą zaczyna się dehumanizacja drugiego człowieka. Przykłady z przeszłości, choćby jak II wojna światowa. One nas powinny uczyć, że życie każdego człowieka jest ważne i należy je chronić za wszelką cenę. Tymczasem zdegenerowana tłuszcza mówi, że wyłącznie kobieta powinna mieć wybór w dokonaniu zamachu na własne dziecko. Co nie pozostaje, rzecz jasna, obojętne dla jej zdrowia fizycznego i psychicznego. I mężczyznom nic do tego, bo tutaj chodzi o życie kobiety. Tak? O życie kobiety? To ciekawe, a czy mi, mężczyźnie, ktoś daje wybór? Czy mogę sobie pójść na wojnę, gdy przyjdzie kwit z jednostki? Albo na nią nie pójść i powiedzieć, parafrazując tekst piosenki jednego z punkowych zespołów, panie generale... Nie po to mnie matka woziła po domach kultury, by wierzyć w te bzdury, iż nic ciekawszego niż do ludzi strzelać z rury. Przecież tutaj też chodzi o życie. W tym przypadku moje i być może moich synów. I ja w tej sprawie głosu zabrać nie mogę. Kobieta ma decydować o życiu innego człowieka, dlatego że to kobieta ma prawo decydować, bo po prostu tak jest według feministek. Ale kiedy chodzi o moje życie i zginąć na froncie miałbym w jakiejś tam wojennej sytuacji, to już nie jest moja sprawa. To ja głosu nie mogę zabierać. Mówią, że mężczyźnie nic do tego, ale jak trzeba płacić alimenty, to już jest inna sprawa. I wtedy jak najbardziej dziecko staje się sprawą mężczyzny i kobiety, głównie mężczyzny. Z alimentów, które według polskiego prawa mogą być wykorzystywane również przez kobietę. I ona może z tych pieniędzy żyć, a przecież są płacone na dziecko. Może żyć razem z drugim facetem, którego przyjmie w sypialni tego poprzedniego. I on będzie płacił za na przykład wspólne kolacje tych ludzi. Przecież nie trzeba wyciągać kwitów i paragonów, pokazywać, rozliczać się w jakiś sposób specjalny z sądem. Mówią, że ciąża z gwałtu nie powinna się narodzić. Że takie dziecko nie powinno mieć prawa bytu, że znów kobieta decyduje. Ale obecne przepisy dają kobiecie przecież taką możliwość. Ale o tym wszystkim te zacietrzewione aktywistki wam nie powiedzą. Można dziś dokonać aborcji, jeżeli ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, w tym gwałtu i kazirodztwa. A dlaczego jestem temu przeciwny? To proste. Gdy dochodzi do gwałtu, gwałtu zakończonego ciążą, których jest niezwykle mało, ale jeżeli dochodzi, to mamy do czynienia z trzema niezależnymi bytami o całkowicie odrębnym kodzie genetycznym. Pierwszym z nich jest kobieta. Kobieta zgwałcona, niewinna i poszkodowana. Drugim gwałciciel, winny, obrzydliwy łachudra. Trzecim powstałe w wyniku takiego czynu dziecko. Odrębna istota ludzka, niewinne niczemu.
Jak myślicie, kto otrzyma najwyższą karę? Karę śmierci. Z tej trójki. Jakoś nie słyszę, aby te jazgoczące frustratki domagały się kiedykolwiek kary śmierci dla brutalnych gwałcicieli. Ale dla dziecka i owszem. I słyszę to co chwilę. Mówią, że można zabijać dzieci, bo zespół Downa. A później chodzą w różnokolorowych skarpetkach na znak solidarności z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Mówią, że każdy wzgląd medyczny związany z każdą chorobą dziecka jest wystarczającą przesłanką do tego, aby w świetle prawa zabić własne dziecko. Nasza córka, moja i Moniki, ma taką chorobę, wrodzoną przepuklinę przeponową. Urodziła się, przeżyła tę operację. Żyje i ma się świetnie. Albo pani ginekolog, zobaczcie. O dzieciach z zespołem Downa. Może być dziecko, z którego nic nie wskrzesimy. O innym człowieku, o ludziach z zespołem Downa, mówi tak pani doktor. Kiedy do komory gazowej? A może zastrzyki z fenolu? Kim w ogóle pani jest, aby mówić o wskrzeszaniu czegoś z ludzi? Wielka pani życia i śmierci, bo skończyła uniwersytet medyczny. Odrażające. Bogu dziękuję, że trafiłem na normalną kobietę i nie muszę wracać do domu z obrzydzeniem. Wiecie, dlaczego gadają tak o tych chorobach i straszą młode matki? Bo chodzi im o komfort życia. Bo chcą żyć spokojnie. Bo myślą, że czyny nie mają konsekwencji. Bo dla nich liczy się tylko ja. W katolicyzmie to ja nazywamy satanizmem. Satanizm nie jest bowiem wtedy, kiedy dorosły chłop przebiera się za kozę i tańczy na scenie, ale pojawia się wtedy, kiedy najczęściej występuje ja, o mnie, dla mnie i bunt przeciwko Bogu. Na koniec tego wątku z chęcią poznam nazwy ośrodków, numery telefonów, w których lamparcice pomagają kobietom, które chcą donieść ciążę lub tym, które nie potrafią sobie poradzić psychicznie po dokonaniu aborcji. Obawiam się natomiast, że takich miejsc nie ma. To nie jest tylko opowieść o upadku kobiecości, ale całkowitej przemianie cywilizacyjnej, której jesteśmy świadkami, a często biernymi niestety uczestnikami. Oczywiście, jak rzekłem na początku, walka z naturą zawsze skazana jest na niepowodzenie, ale co szkód narobią w młodych umysłach, to już inna sprawa. To, co musimy wiedzieć, powtarzać wszędzie i udowadniać innym, że normalnych ludzi jest więcej i że młodzi powinni się buntować przeciwko tej całej machinie propagandowej. Bo młodość musi się przeciwko czemuś buntować, więc dlaczego nie przeciwko tamtym kłamstwom? Bunt przeciwko eugenicznemu światu, który w świetle prawa może sobie decydować, kto jest godzien życia, a kto nie. Kto na promienie słońca zasługuje, a do kogo one nigdy nie dotrą, czyjej skóry nie opalą. Kto zobaczy morze i góry? Kto pojedzie na mecz piłki nożnej, gdy będzie już duży? Kto namaluje pierwszy domek, mamę, tatę i drzewo? Kto powie pierwsze słowo i spojrzy w oczy innej osobie z miłością? One chcą o tym decydować, bo ich życie jest tak marne, że odrzucał je każdy. Buntują się i nie zgadzają z tym, że są pozbawione wpływu, więc próbują go wywierać przemocą. Rozsądny człowiek nie może się na to zgodzić. Człowiek w ogóle nie może się na to zgodzić. Indoktrynacja jednak trwa. Zobaczcie, jeden z największych portali w kraju. Oni się w ogóle prześcigają we skutecznym obrzydzaniu młodym kobietom macierzyństwa, a potem płacz, że spada populacja, a potem płacz, że nie ma kto płacić na emerytury. Zobaczcie. Żałuję bycia matką. Żyję na świecie prawie 40 lat. Znam setki kobiet. Być może poznałem przez ten czas kilka tysięcy. Ale żadna nigdy nie powiedziała czegoś takiego, że żałuje bycia matką. Jak wy wiele razy słyszeliście takie matki, które by żałowały, że mają dzieci? Może ta, co kiedyś w Sosnowcu czy tam w Katowicach, Kasia P., zamordowała własne dziecko i wrzuciła je z premedytacją do śmietnika? Pamiętacie sprawę z Rutkowskim? Być może ona komuś w więzieniu powiedziała, że żałuje, że została matką. Ale przecież to jest jakiś margines, promil, patologia, morderczyni. Spodziewam się natomiast, że gdy ta cytowana w artykule kobieta po udzieleniu tego wywiadu Onetowi
Później razem z połową dzielnicy wspólnie odczytała konstytucję. Cała ta machina propagandowa zasilana jest natomiast jeszcze jednym elementem. Zakłamanym hasłem w zasadzie. A głosi ono, że to kultura i środowisko, w którym żyjemy, kształtują naszą męskość i kobiecość, a nie biologia, chemia, geny, najogólniej rzecz ujmując, natura. Wychowuje 3 synów i córkę. Razem z małżonką, rzecz jasna. Ona więcej, ja trochę mniej, ale tak to już jest przy pewnym podziale obowiązków. Natomiast obserwacje, dzięki Helence, która się urodziła, jakie poczyniłem, mówią mi jedno. Jeżeli ktoś się rodzi kobietą, to nawet wychowywany w środowisku męskim wśród braci, kobietą zostanie. Helenka ma ruchy dziewczęce, chociaż wychowuje się z braćmi. Potrafi podnieść głos, bo walczy w tym stadzie młodych mężczyzn, no i buduje tę swoją pozycję. Natomiast te jej ruchy, gracja, delikatność, kiedy tańczy, kiedy słucha muzyki, kiedy ogląda bajkę, kiedy o coś prosi i robi te swoje minki, one są zupełnie inne niż występowały u Stacha, Franka czy Leona. Dlatego, że kod genetyczny tak ją ukształtował. Po prostu najnormalniej w świecie. Oczywiście prawdą jest, że suma doświadczeń życiowych kształtuje nasze charaktery, ale te doświadczenia nie mają żadnego wpływu na geny, które budują strukturę tego, kim jesteśmy i jacy zostaliśmy stworzeni. Joanna Schering-Wielgus, choćby robiła tysiące badań, w żadnym nie znajdzie u siebie chromosomu Y, chociaż zachowuje się tak, jakby wykształciła go samoistnie, jako jedyna na świecie, przechodząc specjalną ewolucję. Kobiety mają bowiem 2 komplety genów na chromosomach X, z których tylko jeden jest aktywny w każdej komórce, podczas gdy mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y, co oznacza, że mają jedną kopię genów X i jedną kopię genów specyficznych dla Y. Może właśnie te zmiany intelektualne kazały naszej Joasi, naszemu słoneczku, niezachodzącemu nad Sejmem, powiedzieć to, co powiedziała przedwczoraj z mównicy do innej kobiety, innego posła, Kariny Bosak. Panie Marszałek, Wysoka Izbo, panie pośle Woźniak, pan przed chwilą powiedział, co wy macie w tych głowach, że chcecie zabijać dzieci. To ja panu powiem, co pan ma w tej głowie, że pan takie głupoty opowiada? Jeżeli ktoś zabija dzieci, to jest artykuł 148 kodeksu karnego, idzie do więzienia. Pierwsza. Druga rzecz. Pani Karina Bosak kilka minut temu powiedziała tutaj z mównicy, że jest matką 3 dzieci i to jest wielkie poświęcenie, że ona tu przychodzi i musi karmić dziecko. Pani Karino, to nie jest żadne poświęcenie. To był pani wybór, że pani urodziła 3 dzieci. To był pani wybór, że pani przychodzi na salę sejmową i karmi tutaj dziecko. I proszę nie robić z siebie matki Polki i takiej osoby, która jest mega macierzyńska, bo karmienie dziecka w Sejmie zapoczątkowała Kornelia Wróblewska, Ola Gajewska czy Marcelina Zawisza. I ostatnia rzecz, wielkie, wielkie brawa, zróbmy to dziewczyny, dla aborcyjnego Dream Teamu i strajku kobiet. Cóż takiego odważyła się zrobić poseł Bosak? Czym zasłużyła sobie na tę nienawistną przemowę? Po ludzku rzecz biorąc, małą, durną i zupełnie niepotrzebną. Otóż poseł Bosak dokonała nie tylko myślozbrodni, ale miała czelność jako kobieta powiedzieć coś odmiennego niż chór zasiadający tego dnia w galerii sejmowej. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Moje ciało, mój wybór. To hasło w całej debacie aborcyjnej od lat powtarzane jest jak mantra. Ale hasło moje ciało, mój wybór nie tylko ukrywa tę prawdę, która została już naukowo udowodniona, że dziecko zaczyna swoje życie i rozwój w chwili poczęcia. To hasło kryje bardziej perfidny przekaz. Twoje ciało, twój problem. To jest prawdziwym przesłaniem dla kobiety, która znalazła się w niespodziewanej ciąży albo która dowiaduje się, że jej dziecko może być ciężko chore. Nie twoje ciało, twój wybór, ale twoje ciało, twój problem. My, to znaczy ojciec dziecka, przyjaciele, rodzina, a także my, wybrani przedstawiciele społeczeństwa, wygodnie umywamy ręce od całej sprawy. W imię wolności, z łagodnym uśmiechem, mówimy jej, twoje ciało, twój wybór. Ale ona słyszy tylko jedno. Twoja ciąża, twój problem.
załatw go sama. Czy wiecie, jaka jest najczęstsza odpowiedź kobiet, które miały aborcję, na pytanie, dlaczego się na to zdecydowały? Mówią, bo czułam, że nie miałam innego wyboru. Co za paradoks. Wszyscy dookoła, którzy mieli jej przyjść z pomocą w trudnej i niespodziewanej sytuacji, odwrócili się od niej. Miała być wolna, a w rzeczywistości nie miała wyboru. W całej tej debacie kobiety traktowane są przedmiotowo. Są wykorzystywane instrumentalnie. A przez kogo? Przez aborcjonistów. Gdy ci ludzie, kobiety i mężczyźni, mówią, kobiety wybrały, kobiety nie mogą czekać, kobiety tego chcą, kobiety zdecydowały. Traktują je instrumentalnie i pomijają wszystkie te kobiety, które wcale tego nie chcą, które wcale tego nie wybrały i które wcale o tym nie zdecydowały. Aborcjoniści nie mówią w imieniu wszystkich kobiet. Słuchając też ich wypowiedzi na temat kobiet i losu dzieci nienarodzonych, można by uznać, że powstają one w ogóle bez udziału mężczyzn. I należy go pominąć. Jakie to wygodne. Tu należy zadać pytanie, ale dla kogo? Radykalny feminizm, próbując wyrwać kobiety z rąk mężczyzn, oddaje im niebywałą przysługę. Popieranie aborcji przez mężczyzn to dla nich doskonałe rozwiązanie, pozbawione wad, bo pozwala zdjąć z nich 100% obowiązku i 100% odpowiedzialności. Drogie kobiety, to nie oni będą chodzić do kliniki aborcyjnej. To nie oni będą żyć w poczuciu winy i z wyrzutami sumienia. To nie oni będą czuć ból i krwawić, ponosząc wszelkie ryzyka medyczne związane z procedurą aborcyjną. Ich fałszywy heroizm i wygodnictwo nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wsparcie ruchu aborcyjnego, który rośnie w siłę od dekad. Okoliczności zajścia w ciąży są naprawdę bardzo różne. Jest wiele kobiet, które gdy widzą dwie kreski na teście ciążowym, może czuć w sobie jakiś rodzaj niepokoju. Czy ja sobie poradzę? Jestem za młoda na dziecko, jestem za stara. Nie mam jeszcze dzieci albo mam ich za dużo. Miałam iść na studia, miałam iść do pracy. Dlaczego ja, dlaczego teraz, co dalej? Taka kobieta potrzebuje usłyszeć jedno. Nie bój się, nie jesteś sama, pomogę ci. Zamiast twoje ciało, twój wybór, zasługuje usłyszeć nasze dziecko, nasza odpowiedzialność. Tak, nasza. Nasza, bo jej ciało nie jest inkubatorem, jak też czasem czytamy na transparentach, a jej dziecko nie jest pasożytem, jak mieliśmy okazję ostatnio usłyszeć. Matka i dziecko są osobami, które wymagają miłości i wsparcia i opieki. W pierwszej kolejności to wsparcie powinno przyjść od męża, od ojca dziecka, rodziny najbliższych. Ale właśnie często tego brakuje, więc potrzebują wsparcia naszego, społeczeństwa i państwa. Jesteśmy po to, żeby usuwać jej lęk, a nie jej dziecko. My, kobiety i mężczyźni, broniący prawa do życia, chcemy poważnego traktowania kobiet, ich potrzeb, kiedy zachodzą w ciążę, kiedy stają się matkami. Lepszej jakości i dostępności opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem, szczególnie gdy okaże się, że może być niepełnosprawne lub poważnie chore. Potrzebna jest pomocna dłoń również lekarzy i personelu medycznego. W dyskusji aborcyjnej następuje przemilczanie całych obszarów medycznych, gdzie na przykład dział medycyny prenatalnej rozwija się bardzo szybko i powinien mieć po co rozwijać się dalej. Przez cały okres ciąży matka i dziecko nienarodzone są przecież pacjentami. Oboje. Nienarodzone dziecko jest także podmiotem praw pacjenta. Pacjentem, którego zamiast leczyć, lekarze będą mogli bądź będą zmuszani w świetle proponowanego prawa zabijać, bo jest niechciane albo tylko dlatego, że żyje. Z
stoję dzisiaj przed wami, bo cała dyskusja, cała debata jest mi niezwykle bliska. Jako matka trójki małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem i która w tej izbie, przy was, karmiła noworodka. Wiem, jakie to jest poświęcenie być matką. I jak często może wydawać się to nie do pogodzenia z innymi planami życiowymi. Stoję przed wami z marzeniem dla mojej córki. Marzę, by wyrastała w takiej Polsce, gdzie w trudnej sytuacji doświadczy wsparcia i pomocy. Marzę, by wyrastała w takim kraju, gdzie każde dziecko, obojętnie w jakich warunkach się poczęło, będzie postrzegane jako wielki dar i wielka radość, bo w przezwyciężaniu wszelkich przeszkód i trudności kobieta nie będzie sama. Pięknie powiedziane, Karinko. Jesteś moim głosem. Jesteś głosem mojej żony Moniki. Cieszymy się, że cię znamy. Moniki, żony Marka Miśki, tak jak Karina jest żoną Krzyśka Bosaka. Moja żona po twoim wystąpieniu stworzyła taki oto post. Kwiecień jest miesiącem świadomości wrodzonej przepukliny przeponowej. W kwietniu urodziła się Helenka. Właśnie z tą wadą. Właśnie skończyła 3-latka. Hela ma za sobą ciężki pierwszy rok życia. 3 operacje i szanse na długie życie w zdrowiu. Za co codziennie dziękuję Bogu. Wczoraj odbyła się debata w Sejmie o aborcji. Aborcjonistki uważają, że dzieci z wadami, między innymi takimi jak ta wada Heli, mogą być zabijane. Moim głosem we wczorajszej debacie było wystąpienie Kariny Bosak. Karinko, powiedziałaś wszystko to, co ja myślę. Nic już nie trzeba dodawać. Jestem dumna, że to właśnie ty reprezentujesz kobiety w Sejmie. A tymczasem Helcia bawi się w dom, w którym mieszkają dwie dzidzi, które dostają najwięcej miłości i troski od niej. Jak się okazuje, nie tylko z naturą, ale i odmiennością poglądów innych kobiet ta rozwrzeszczana mniejszość nie jest w stanie się pogodzić. A co do Joasi, naszego słoneczka, ciężko odpowiedzialność od osoby, gdy nawet psy oddała do schroniska, bo dom zmieniała. One dobrze wiedzą, że znakomita większość kobiet, naszych matek, żon, wnuczek i córek bierze sobie za nic propagandowe slogany płynące z ust aborcjonisty. A gdy wiele z nich kilka lat temu wyszło nęcone tymi wszystkimi pokusami, ideologią na ulice polskich miast, widząc, co się tam dzieje, nigdy już na te ulice nie wróciły. Bo nocami, moi mili, na ulicach pojawia się najczęściej tylko jeden rodzaj kobiet. W ten oto sposób dobiega końca nasze sobotnie spotkanie w nowym miejscu, z tym, że nie jest ono jeszcze studiem. To powstanie do końca kwietnia. Z pewnością podczas trwania audycji słyszeliście przejeżdżające radomskie samochody, ponieważ studio jeszcze nie jest do końca wygłuszone, ale już mogę nagrywać poza domem. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za wasze dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Jeżeli ktoś z was byłby natomiast zainteresowany dołączeniem się do tego zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Tam znajdziecie wszelkie informacje. Jeszcze raz dziękuję. A na odchodne. Oczywiście poddając kogoś psychicznej indoktrynacji, można zmienić jego psychikę, a raczej okaleczyć ją. Ale żadna psychoza nie zmieni natury. Tak jak gdy zaczniesz szczekać, nie zmienisz się w psa. Normalnych kobiet i dobrych mężczyzn jest o wiele więcej. Nie dajmy się zaszczuć i zaszczekać. To, że część polityków podających się za prawicę skapitulowała ostatnimi dniami, nie oznacza, że i my mamy. Na przykład taki premier Morawiecki. Nie wiadomo, kiedy mówi prawdę.
Omyłkowo zagłosowałem za odrzuceniem dalszych prac nad projektem dotyczącym kompromisu aborcyjnego. Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami, jestem zwolennikiem dalszych prac nad tym projektem. Omyłkowo to ktoś zrobił pana premierem. I omyłkowo nazywa się pan prawicą. Kompromis aborcyjny. W ustach mężczyzny brzmi to strasznie. A pan się pomylił. Tam są dwa przyciski. Jak się można pomylić? W różnych kolorach. To bardzo skomplikowany proces. Zagłosować poprawnie. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.